Kurde, pierwszy ma 24 tysiące ponad, także 25, także no jest dość duży problem, bo ja mam 12900. No 25 tysięcy punktów straciłem, kuźwa. Jeśli nie subujesz, to zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie mojego filmu, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siema na wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale na kanale z Undergrounder Wiki. Po lekkiej przerwie na mojej działalności na YouTubie, ale ze względu na to, że dostałem bana, powiem to za chwilę zresztą. Powiem to, jak zobaczymy się na zawodach. Okej, okay. Jak mówiłem, co nieco nie dostałem bana na YouTubie, ale to po prostu ze względu na to, że na podejściu do streama 2.4H gdzie w ogóle się wszyscy powydupcali, co mi powiedzieć? Aha, że na podejściu do streama 2.4H użyłem muzyki, którą prawie zawsze używałem i do której wcześniej się YouTube nie przyczepiał. Natomiast wtedy, gdy włączyłem tę scenę z... Co to jest Mitsubishi? Wtedy, gdy włączyłem tę scenę z muzyką, którą jak już wspomniałem wcześniej się YouTube nie przyczepiał, natomiast teraz się już przyczepił o prawa autorskie, no to... tamtego filmu miałem tydzień zablokowane możliwość upgrade'owania, znaczy wygrywania czegokolwiek na YouTube'a. Czy to jakieś posty, czy to transmisje, czy to też zwykłe odcinki głupie. Znaczy, czy ja wiem, czy takie głupie. W każdym razie, no, przez to, że nie mogłem wgrywać, nie było żadnych aktywności, przynajmniej chwilowo. I żadnych powiadomień na moim Discordzie nie było. Swoją drogą postaram się już teraz dorzucić linka do Discorda dla osób zainteresowanych. Będzie on w opisie. Tam, gdzie zawsze była pusta... Znaczy zawsze, przez jakiś czas była pusta linijka. No to teraz postaram się dorzucić linka do możliwości dołączenia do Discorda, gdzie w większości przypadków ja siedzę albo na administracji, albo na pokojach dla graczy, bo są teraz pokoje głosowe dla graczy zrobione, gdzie na poprzedniej edycji nie było tego. Więc jeżeli ktoś by chciał pogadać, po prostu poszukać osób chętnych do rozgrywki, też jest taka możliwość, bo jest kanał tekstowy, szukam do gry czy jakoś tak. Także po prostu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany pograniem z kimś, może po prostu napisać, czy jest ktoś chętny do tej gierki. Jeżeli ktoś będzie chciał grać, to wtedy podejrzewam, że odpiszę. O kurde, jest czwarte kółko, a ja do tej pory nieraz nie wygrałem. Swoją drogą był na tej mapie TikTok. Zresztą postanowiłem dorzucić właśnie teraz linka do niego na ekranie. Excuse me, why? Okej, w końcu po kilku razach udało mi się wygrać. Co drogą, jak widać, za mną jest 3000 GT, Mitsubishi 3000 GT i gościu o dziwnej nazwie, Russell. Aczkolwiek na YouTubie jest gościu o bardzo podobnej nazwie. Co prawda jest to Daniel Russo, a nie Russell, ale nazwa podobna. Tak chwilę dość długo mi się spało, ponieważ była godzina około 16.30, 16.40 dopiero jak się obudziłem, a poszedłem około 1 w nocy spać, także no prawie 16 godzin spałem, plus minus. Zresztą można zobaczyć za oknem, co się działo, dlaczego mi się tak
dlaczego mnie tak przymuliło. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Chciałem przedstawić samochód, aczkolwiek jak widać po załączonym obrazku jest wszędzie biało i tak chyba nie za bardzo jest możliwość, żebym mógł przedstawić samochód, zwłaszcza że jeszcze jeżdżę na letnich oponach, ponieważ wymianę mam najbliższą na 7 grudnia. Także niestety będę musiał stać do poniedziałku samochodem w tym miejscu, gdzie stoi. Jest gruba warstwa śniegu na aucie. Nawet nie widać, że to jest 206, ale jak się dokopię do świateł, to będzie widać. Jak widać, nawet jakbym chciał ruszyć na letnich, to tutaj może być dość duży problem, bo jest to droga zupełnie nieodciężona. To kuźwa robi bałtycka do cholery jasnej. Swoją drogą współczuję osobom, które ode mnie z firmy mają dyżury dzisiaj, bo to są wezwani do roboty. Współczuję. Mazda RX-8, która jest bardzo podobna do Mazdy od... czy nie, do Mazdy, bardzo podobna do Mazdy od Easy z Most Wanted oraz Most Wanted 2024, który ma być remake. Który ma być remake. Słuchaj, bo też jeszcze oglądałem. O, to było ładne. Kurde, masz. Ale to było piękne. Kurde, to nie było ładne, to było piękne. Szczerze powiedziawszy. W każdym razie. Oglądałem ostatnio też na YouTubie, jest gościu, który postaram się link podlinkować, jeżeli nie zapomnę. Do którego kanału postaram się podlinkować linka, podesłać linka w opisie i być może jeszcze w karcie się uda. No, ładny drift, który też się zajmuje prezentacją właśnie tego typu Most Wanted Remake. Nie wiem, czy to jest pracownik tego Electronic Arts, czy nie. I że po prostu daje wycieki jakieś. Ale po tym, wnioskując po tym, co on opublikował, wydaje mi się, że to jest większa szansa, że faktycznie może to być pracownik EA, czyli Electronic Arts, który po prostu daje jakiekolwiek przecieki, jeżeli chodzi o undergroundowy kit. Zresztą dobra, nie będę przedłużał, po prostu zobaczcie sobie fragment tego materiału, o którym mówiłem, bo tam jest pokazany garaż. You poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Także garaż Underground Adwiki remake. No, prezentuje się zajebiście, zwłaszcza jeżeli chodzi o grafikę. A też pytanie, czy będzie na takiej samej zasadzie. Czyli, czy będzie na takiej samej zasadzie przerywniki filmowe, czy też cutscenki w Undergroundzie Remake, Undergroundzie 2 Remake, tak jak tutaj, czyli to tak jakby komiksy z lekkimi zoomami na postać, no, też, czy też takie tego samego typu przejścia, jeżeli chodzi o odblokowywanie kolejnych części miasta. Też jest dość zastanawiające takie coś. Kurde, nie proszę mi zgarnięcie nitra za darmo. I co było jedną rzeczą charakterystyczną, wow, w Undergroundzie 2, to co widać aktualnie na załączonym obrazku, nad prędkościomierzem i obrotomierzem w jednym jest pasek nitra, który mi się sam automatycznie nie regeneruje. W Most Wanted chyba jeszcze wprowadzili, że pasek nitro się sam odnawia, tak samo pasek flowmo się sam odnawia.
Natomiast w Undergroundzie 2 i chyba w Undergroundzie 1, co się dzieje z tym obrazem, czemu to tak migo? W Undergroundzie 2 i Undergroundzie 1 chyba też tak nie było. Aczkolwiek grałem, tak jak mówiłem, jakiś systemów materiału kluby w Undergrounda 1, także nie pamiętam co i jak to było, jak to szło. Jeżeli słychać, że gadam przez nos, to sorry, ale mam po prostu zataki zatkane. Najprawdopodobniej jakieś choróbka mnie łapie. A jeszcze postaram się w tym roku wrzucić materiał z Dead Island, drugi materiał z Dead Island. Bo już było widać, jeden się pojawił. Prawda, było to oznaczenie Dead Island 0. Aczkolwiek zostanie zmieniona nazwa na jedynkę przy Dead Island. Polecam sobie obejrzeć i obejrzeć. Jeżeli ktoś nie ogląda, to polecam sobie obejrzeć. Kurde, jakie te? Na jaki milimetr już poszło? Okej, mamy kolejnego Strelixa. Razem ten Strelix był oznaczony na minimapie, ponieważ pierwszy, którego jechaliśmy, którego chyba dwa albo trzy razy próbowałem wygrać, no, nie udało się znaleźć na mapie. Po prostu on był nieoznaczony jako wyścig ukryty, jako zawody ukryte. No nie spiecha, nie kuźwa, Bośku jeden, tam 3000 GT. Zresztą 3000 GT, zresztą 206 z 3000 GT może mieć dość spory problem, żeby wygrać. Znaczy, no zależy od zrobienia samochodu, ale fabryczna 206 nie ma żadnych szans praktycznie z... żadnych szans praktycznie z 3000 GT, moim zdaniem. Zresztą, szczerze powiedziawszy, nie widziałem w ogóle tego samochodu nigdy, in real life, czy się tak wyrażę. Swoją drogą zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo tam też się pojawiają materiały, które na YouTube się nie pojawią. I tak samo na TikToku. No, zresztą wszystkie moje powiadomienia z Instagrama, znaczy nie z Instagrama, z TikToka, z YouTube'a, z Twitcha pojawiają się właśnie na Discordzie, do którego jest link w opisie. Także graczy zachęcam do dojścia. Kurde, ściga się ze mną Mustang i 3000 GT, gdzie jest dość trudno dogonić mi tego Mustanga. Mustang 2-3 w ekobuście. No, kurde, gdzie mi to 3000 GT? To jeszcze Mustang, kuźwa. Was powaliło? Karma. To się nazywa karma. Tak faktem w robocie też doświadczyłem ostatnio karmy, ale no... mniejsza z tym. To nie jest też tak istotne. O, to już koniec tych zawodów? Tak szybko? Okej, mamy... tym razem Audi TT, Mazda RX-7 i Ford Mustanga, gdzie Ford Mustang byłby moim zdaniem najlepszym samochodem do driftingu. Zresztą mógłbym sobie chyba... niech się odbił, zresztą ja tak samo. Ford Mustang byłby chyba najlepszym samochodem do robienia driftingu. Zresztą, jeżeli bym tak jeździł... kurde, 5000 punktów straciłem. Tak samo jak Dominik stracił fragment karoserii. Swoją drogą pozdrawiam Dominik. Ponieważ jak mi napisał, babka w niego walnęła, kobitka. Ale ubezpieczalnie kurde mać! Ubezpieczalnie podejrzewam, że prędzej się tym zajmie niż kurde, niż cokolwiek inny, ktokolwiek inny. Ło, dobra, 3700 ładnie weszło. Tylko tą Audicą jest dość przede mną. No gdzie mnie spychasz, barani flaku? Kurde. Kurde, pierwszy ma 24 tysiące ponad, także 25, także no jest dość duży problem, bo ja mam 12900. No 25 tysięcy punktów straciłem, kuźwa! A już miałem szansę go wyprzedzić, kurde mać. Jak tak będę bardziej się skupiał na gadaniu niż na... wow, robieniu driftingu, no to tak trochę słabo, może podejrzewam, że mi to wyjdzie. A już mam ostatnie kółko, także no raczej wątpię, żeby mi się udało dojść do 40 tysięcy. W 25 sekund. Chociaż jest niby 10... 20 tysięcy muszę zdobyć, serio? Dobra. 12 mam. Czy jeszcze kolejne... no właśnie, kolejne 12. Udało się wyprzedzić. A już podejrzewałem, że... podejrzewałem, że mi się to nie uda.
Okej, mamy Lexusa X300 i parę... Czemu mi się zatrzymało auto? Kurde! I parę innych aut. No w ogóle koniec tak dziwnie pojechał tym żółtkiem. Tym Pikachu! Swoją drogą planuję jeszcze nagrać, a to chyba Akura z tego co ja widziałem. Nie jestem pewien, ale chyba to była Akura. Czyli marka, tak jakby, która podlega pod Hondę. A przynajmniej tak mi się wydaje po znaczku. Jeżeli się mylę, to może ktoś mnie da poprawić w komentarzach. O, gdzie jestem Lexusem wypadł? W ogóle jaki fajny to lakier miał. Taki kolelowy, pstrokaty. A nie cały czarny, tak jak ja mam teraz. Wiesz, kurde, chodź ty 3000 GT. Dobra. Okej, udało się. Git. Wow. Prawie w te beczki się przegoliłem. Ty kurde, gdzie mnie tym pick-upem jedziesz? Swoją drogą, może ktoś mi napisać jak tam pogoda u was, bo u mnie to jest w ogóle tragiczna pogoda, jeśli chodzi o tą pogodę za oknem. Tu zresztą podejrzewam, że było widać, ponieważ za oknem mam cały czas biało, a ja jeżdżę swoją 206, w sensie tą prywatną, nie tą w Need for Speedzie. Prywatną 206 jeżdżę na oponach letnich. A jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, biało, jest zima. Gdzie ostatnio jak jechałem do pracy, dojadę po hamulcach, a mi auto jeździ do przodu. Cały czas. Także, jeżeli ktoś ma prawo jazdy i ma samochód, nie czekajcie na ostatnią chwilę, tak jak ja, ze zmianą opon, tudzież kół na zimówki, bo to może się źle skończyć. Już pół biedy jak jedna osoba, w sensie przykładowo osoby mówię. Jeżeli pół biedy, gdybym to tylko ja jechał w samochodzie i gdyby to mi się coś zdarzyło, ale nie daruję, jeżeli komuś bym coś niechcący zrobił, ponieważ nie wymieniłem sobie opon na kół, znaczy na zimówki. Ej kurde, może być dość duży problem. Hyundai, no to jest wszystko moja. I dwa razy Pontiac GTO. Gdzie, z tego co ja pamiętam, to jakie GTO w Most Wanted, tym starym. Co prawda to były jako gliny, ale no, były dość trudne do porobienia. No to jeżeli to jest tak samo, no to tak szczerze powiedziawszy nie widzę się na pierwszej pozycji, jeżeli chodzi o zawody z Pontiacami, kurde bać. I to jeszcze kurde na torowiskach. Co zresztą widać na zauczonym obrazku, że nie uda mi się dojechać do mety jako pierwszy. Znaczy ukończymy jako pierwszy, ale od końca. Nawet jak widać, nie poszło mi jeszcze tak źle. Swoją drogą dwa Pontiaki GTO z tego co ja widzę się rozwaliły, czyli ze mną był tylko Hyundai. Czy dobrze widziałem Mustanga? A nie, to jest Toyota Supra. What the fuck do you want? MQ4. What the fuck do you want? MQ4 2GZ 1 turbo full exhaust. We want to fucking Toyota Supra. Serio? Zablokowałem się, kurde. Fucking Toyota Supra. Także tak. To był MK4, bo aktualnie chyba jest jeszcze w sprzedaży Mark 5. To jest Supra Mark 5. Aczkolwiek no, podejrzewam, że była to imitacja, inspiracja czwórką. Zajebistą czwórką. Jeszcze im dłużej się patrzę na ten, na Mazdę RX. Wróćmy, na Toyota Supra, nie na Mazdę. Jeżeli im dłużej się patrzę na Toyota Supra, no to tym bardziej mi się ona podoba, jeżeli chodzi o piątą generację Toyota Supry. Tak faktem ja swoją Hondą jeździłem, która była generacji 6 albo 7 z tego co ja kojarzę. Natomiast aktualnie jeżdżę samochodem, który jest... Dobra, nie wiem którą generacją 206, aczkolwiek jest z 2004 roku. Także prawie 20-latek. Także podejrzewam, że jest starszy od niektórych osób. Znaczy od niektórych na pewno, ale nie wiem od kogo. Nie znam w zasadzie chyba nikogo, kto byłby młodszy od mojej 206, która była, znaczy jest, stała jeszcze, która jest swoją drogą w NFS-ie.
I z tego co oglądałem jeszcze w garażu, faktycznie są w Underground 2 Remake, albo Remaster, nie pamiętam, będą samochody faktycznie z lat tych 2001 czy 2003, bo będzie jeszcze Corsa, gdzie nie ma aktualnie Opla Corsy w Underground 2, przynajmniej z tego co ja kojarzę. Natomiast już w Underground 2 Remake Corsa będzie. I widać, tutaj mamy zawody, które są po mieście. I to są zawody z czasem, ponieważ mamy tutaj gdzieś okładkę czasopisma. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Living right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. Hey. You stood out, boy. France's GTI magazine is featuring your Moby in the next print. Okej, okay, jesteśmy przy właśnie owej fotce i mamy zapisaną sobie chyba już. Jak na razie mamy 43 minuty surowego materiału, także nie wiem ile wyszło to jeżeli chodzi o normalny materiał po obróbce, także zobaczymy się już na kolejnych zawodach. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking high on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now. Zostało nam około 35 sekund czasu i dojechaliśmy już na metę. Tylko zobaczymy sobie jeszcze zmianę kamery. O, i tak będzie zajebista fotka, moim zdaniem. Hot Force. Check it out! It's the Big Daddy Champ from up north! Nah, man, can't be. Looks more like a chump than a champ. So you're what all the fuss is about? Don't look like much to me. You got that right. You haven't got a chance, hero. On or off the track. Widać, już była pierwsza kaczynka z URL-em. Mamy to już wyścig, który ja nazywam, że ścigam się po okręcie, ponieważ no, na minimapie widać jaki to mniej więcej ma kształt. Ja się śmiałem z tego, że ścigamy się po okręcie. O, 240 jest, o Jezus. Z dwóch stron, koźwa, z trzech stron w zasadzie. Tak trochę to nie fair. No, Corolla też może być gorzej trochę, jeżeli chodzi o wybrać z 206, aczkolwiek wydaje mi się, że jako pierwszy jest Mustang. Gdzie no logiczne, że Mustang 5.0, a na przykład 206, no tak się, a nie, Mustang jest tu. Chyba, że były dwa Mustangi, też tak może być. Co to jest tu przede mną? Hyundai! Jeżeli dobrze widzę, to Hyundai. Hyundai Coupe. Kosmostolet taki. Pozdrawiam wszystkich graczy World of Warships, bo to podejrzewam, że gracze World of Warships, a dokładnie gracze lotniskowców na World of Warplanes, World of Warships powinni wiedzieć o co mi chodziło z tym kosmostolcem. Ponieważ tak, kosmostolec World of Warships to jest lotniskowiec czwartego tieru rosyjski. Zresztą z Hunterem się pozdrawiam, Hunter. Też tak wiem, że tego nie oglądasz pewnie. Jeżeli się mylę, to możesz napisać. Kosmostolec to jest, tak jak już mówiłem wcześniej, rosyjski lotniskowiec czwartego tieru. Jest strasznie się, straszny ubaw mieliśmy, jeżeli chodzi o gadanie o tym kosmostolcu ostatnimi czasy z Hunterem. Co jest z tym kurde monitorem, czemu to tak miga?
Nie czy tylko u mnie, czy was też, ale no strasznie to jest migający obraz na płycie lotniska. Ać kurde dziadu, nie spychaj mnie z tym Mustangiem, 2-3 w okobuście. Co prawda mam 0,0 sekundy. Teraz małym kawałkiem, małym haczykiem. To wydaje mi się, nie dlaczego, ale wydaje mi się, że skoro to jest ten ryb zawodów, w sensie ta mapa teraz, a to nie chcę mówić, ale wydaje mi się, że to może być podwójny wyścig, w sensie 2 razy zawody w URL. Ach, kurde, Turek przydupcył. Za skroniec, kurde, zasrany. Ciekaw jestem, czy jeżeli bym przegrał ten wyścig, a wygrał kolejny, to czy mi zaliczy te zawody, czy mi tych zawodów nie zaliczy. Ja podejrzewam, że będę miał okazję się przekonać. Tak, niestety, niestety. Kurde. Gościu siedzi mi na ogonie, znaczy to w zasadzie teraz to ja na jego ogonie, ale... Wow. Chciałem go zepchnąć. Milimetrów zabrakło, kurde, milimetrów. Mustang 2-3 w ekobusie. Aby na nie tak, na takiego wygląda. A co drugiego będę chciał sobie zrobić Mustanga w Underground 2. Bo myślę, że normalnie sobie nie kupię, bo nie stać się na utrzymanie zarówno Mustanga, jak i tego auta. Fakt faktem, chciałbym się przejechać kiedykolwiek Mustangiem, jako kierowca. Co prawda po to, że bo po to, że aczkolwiek zawsze za kółkiem. Wtedy by było. Czy też jedno 240, tą Lexusemką. Trochę się zwiesiłem, ale to kwestia tego, że prawie godzinę trwa nagranie. Surowe. Jeżeli mi się nie uda, no to po prostu będziemy musieli skończyć odcinek i po prostu zobaczymy się wtedy na kolejnych zawodach. No już, bo już poziom trudności się zdecydowanie zwiększył. Kurde, mać 240 mnie wrzuciła i Hyundai. Fucking shit. Nie, nie mam szans dogonić Mustanga, który jest na pierwszej pozycji. Nie ma szans, nie, to jest niewykonalne, żeby mi się to udało. O, zablokowałem gościa. Tam ci się dalej tam. Tłukli z tyłu. Corolla, Toyota Corolla. Także, no zresztą Mustang już to ukończył. Widać zresztą. Ukończyłem drugi, 4 minuty 9 sekund. Tak jak myślałem, są to podwójne zawody. Także lecimy na następny wyścig. Wydaje mi się, że jeżeli przegrałem tamte zawody, no to raczej, jeżeli nawet bym wygrał te aktualne zawody, co teraz jadę, to i tak podejrzewam, że mi nie zaliczy tych zawodów. Co jest dużym minusem. No ale no, zależy tego, od tego, ile będę miał punktów na końcowej tabeli. Na początku widzę, że jestem w stanie w ogóle dość mocno wyprzedzić te samochody na samym starcie zawodów. Na pierwszych 30 sekundach, ale później to się już robi zdecydowanie trudniej, ponieważ no jest tu większy poziom trudności, co jest logiczne, a no raczej wątpię, żebym 206 był w stanie cokolwiek wygrać więcej niż no więcej niż te zawody, które były wygrane na dzisiejszym odcinku. Zresztą było widać, że już na poprzednich zawodach, że no miałem spore problemy, jeżeli chodzi o to, żeby wygrać poprzednie zawody. Dobra, udało mi się wyrobić na zakręcie. Na szczęście to są tyle plus, że 206 nie musi aż tak mocno zwalniać na zakrętach tego typu, co był przed chwilą, żeby móc się wyrobić. Co innego raczej Mustang, bo Mustang czy też Hyundai Coupe podejrzewam, że będzie musiał dużo więcej, dużo bardziej zwolnić niż ja tą 206. Zresztą to jest na tyle małe auto, że no raczej wszędzie się zmieści. Zwłaszcza, że to jest 3-drzwiówka na Underground 2, a nie 5-drzwiówka, tak jak ja mam. Kurde, dlaczego musi podać ten deszcz i dlaczego musi tu tak migać, cholera jasna? Czy matryca mi się da, czy co? Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nagranie. Kurde, się wystraszyłem tego samolotu, cholera jasna. A nie wiem, czy nie było nawet jakiejś sceny na płycie lotniska w którejś z części Szybkich i Wściekłych. Zresztą, sorry, że tak nawiązuje do tego, aczkolwiek no pierwsze 4 czy pierwsze 3 części, 3 na pewno, nie pamiętam jak czwarta, były nawet spoko, by miało cokolwiek jeszcze wspólnego z wyścigami samochodowymi, ale większość osób, które oglądała te następne części,
tym, jeżeli chodzi o piątkę, to w tym ja. Bo już dalej jak piątkę nie oglądałem. Powiedzieli, stwierdzali w sumie, że od piątki wzwyż te części Andrejana, czy wróć, Szybkich i Wściekłych są po prostu bardziej filmem akcji niż, niż jakąkolwiek samochodówką. W sensie z filmem związanym z wyścigami samochodowymi. Nie wiem jak, co prawda, część 9 albo 10, czyli ta ostatnia część Szybkich i Wściekłych. Bo tak jak mówię, no dalej jak 4, 5 nie oglądałem. Ponieważ no po tej 5 stwierdziłem, że nawet po 4 stwierdziłem, że to jest na tyle beznadziejny już film, że mało wspólnego ma z wyścigami samochodowymi, że no nie opłaca się go oglądać. Mamy 14 punktów. O! Czyli widzę, że nawet nie muszę wygrywać tam tego wyścigu, a i tak mi zaliczy te zawody. Także... Yeah? It's done. Everything is set up. You just make sure you hold up your end of the deal, you hear? Z tego co widziałem, są kolejne 206 z tyłu, dwie. Więc może być ten wyścig zdecydowanie łatwiejszy niż ten poprzedni. Widziałem, nie kurde, spychasz barani flaku. Ale być może, no mówię, że 206 jeszcze jedna jest, tylko że jest brzydsza. Kolejna 206, kurde, nie spychaj mnie, barani flaku. Ej. Mamy chyba Lexusa, tego z lewej strony, a ten, to z prawej to jest chyba Hyundai, z tego co ja widzę. Dlaczego mam w garażu Hyundai'a, z tym, że on stoi nieużywany dość często. Zresztą ja już mówiłem w poprzednim materiale, co zresztą podejrzewam, że było widać na jednym z miniatur, na jednym z miniaturek co do moich materiałów, że był na miniaturce Hyundai. Fakt tak, ścigałem, to był po prostu wtedy bot, NPC, Hyundai NPC-a, a nie mój, aczkolwiek to też można było wywnioskować, że po prostu mam Hyundai'a w garażu. Lekko zmodyfikowanego, aczkolwiek tak czy tak nim nie jeżdżę. Na razie zbieram kredyty na, w sensie gotówkę na tuning albo Hyundai'a, albo samochody, które uda mi się zamienić za Hyundai'a, wymienić za Hyundai'a w Karlocie. Ponieważ tak, 206 bym to chciał zostawić, tylko nie wiem jak to będzie wyglądało, czy jeżeli pojadę sobie po tych zawodach do Karlota, czyli do salonu samochodowego, wymienić samochód, to czy usunie mi 206, czy usunie mi Hyundai. Zresztą podejrzewam, że ja to i tak czy tak się przekonam za chwilę, lada mam jeszcze na tym odcinku. Aczkolwiek do... Kurde, nie wyszedł mi drift. Statystyka rabskie drifty, jak to było na jednym z moich TikToków. Nie jest Lexus, to jest Nissan chyba Almera. No gdzie jest ten 206 wypad? O, 3206 jedno koło drugi. A Hyundai jeszcze ten, co go zepchnąłem jakiś czas temu. Mamy drafta, czyli jechanie za przeciwnikiem. Nie pytam, które miejsce zająłem w poprzednich zawodach. Czy w tym pierwszym wyścigu ukończyłem jako drugi, czy jako trzeci? Jeżeli bym ukończył jako trzeci, a tutaj tak samo, no później tym Hyundai'em, kurde mać, bo chcę tego Lexusa, czy też Nissana dogonić, ale raczej to jest Nissan z tego co ja widzę. Nissan Almera, a przynajmniej podobny do Nissana Almery. Czyli chyba, że ja coś źle... Chyba, że ja coś źle kombinuję. Co jest bardzo prawdopodobne. Ale jest o tyle plus, że tutaj w tych zawodach nie ma Mustanga, ponieważ no, są to zawody jednak mimo wszystko łatwiejsze niż te poprzednie, które się ścigałem. Które były na materiale, gdzie no, w pierwszego wyścigu nie udało mi się wygrać, niestety. Aczkolwiek tutaj jest dużo trudniejsza trasa w tych tutaj miejscach. Kurde. Dobra, uda mi się go zepchnąć, czy mi się go nie uda zepchnąć? Zepchnąć mi się go nie udało, aczkolwiek udało mi się go zepchnąć na barierki. Tak to bardziej. Chodziło mi o całkowite zepchnięcie go. A tak swoją drogą, a propos spychania, jestem ciekaw, dlaczego EA zrezygnowało z możliwości spychania przeciwników w... Ech, kurde.
w kolejnych częściach Undergrounda, czy tych Need for Speedów. Jakie kurde 4 ich wzięło? A to 6 osób się ściga. Super koźwa. Dlaczego mnie koźwa wszyscy wzięli na tym zakręcie do cholery jasnej? Wy pod 240 SX. Czy 206, przepraszam. Pomyliły mi się Nissany z tym. To jest super, dobrze widzę? No zwon mnie z tym Hyundai'em. Kurde, tu widać, że to są zawody już o zdecydowanie z większym poziomie trudności. To kurde, masz. Uchodźmy 4. To strasznie słabe nitro w tym samochodzie. To jest mocno problematyczne. W ogóle chyba z tego co widzę na tej 206, co było obok mnie przed chwilą, no jest nowy pakiet body kitów. W sensie front bumper, rear bumper, czyli przedni zderzak, tylny zderzak i te progi. W ogóle nawet chyba spoilery są nowe. Aczkolwiek no nie jestem pewien. Dobra, to trzeba by się wyrobić jakoś normalnie, sensownie. Wygląda trochę jakbym jeździł slalomem, aczkolwiek zbijany nie jestem jeszcze. Jeszcze, dobrze, dobre stwierdzenie, jeszcze. Dobra, ciekawe jestem, dlaczego mnie tak zmoliło, kurde, zresztą też po raz pierwszy mi się tak w ogóle spać chciało, że się obudziłem dopiero o 16, gdzie rekordowo długo spałem, tak jak mówiłem wcześniej. W ogóle mamy dopiero drugie okrążenie z 4, czyli jesteśmy w połowie, prawie że. Aczkolwiek te okrążenia są dość krótkie. Także, a jeszcze pytanie, czy uda mi się wygrać te zawody, ponieważ poprzedni wyścig ukończyłem 4, a nie 2. Więc pytanie, czy jeżeli bym ukończył te zawody jako pierwszy, to pytanie, czy zaliczy mi te zawody, czy mi ich nie zaliczy. Zresztą niestety przeciwnik jest dość blisko. Minuta 63, 43 ku tego, 43 sekundy czas okrążenia. Raczej wątpię, żeby normalnie in real life udało mi się taki czas wyrobić. 43 minuty to prędzej, ale nie 43 sekundy. W ogóle ten samolot? No to chyba co okrążenie jest ten sam samolot z tego co ja widzę. Także no, raczej to jest zapętlone, jeżeli chodzi o ten samochód. Jak nie jestem pewien też, w 100%. Czy to kurde drifty były, co to było, że tak małe punkty dostawałem? Mamy okrążenie trzecie, lada moment będzie okrążenie ostatnie. No właśnie, 44 sekundy. 44,01. Najszybsze chyba okrążenie jakie miałem w tych zawodach. Kurde, oni są już tutaj. Fucking shit. Mocno problematyczne. To się zacznie robić. I niestety ten drugi zaczyna mnie coraz bardziej doganiać, ten Gabriel Hiodo. Swoją drogą polecam zasubskrybować Gabriela, bo ja dość często lubię oglądać jego materiały. I to nie jest żaden product placement, tylko z czystej moja subiektywna opinia, otakujmy. Bo bardzo mi się podobają te jego materiały z Japonii, czy też nie z Japonii, czy też jakiekolwiek inne materiały. Swoją drogą jeszcze a propos Japonii, pozdrawiam Resila, nie wiem czemu tak powiedziałem, i zachęcam do zostawienia suba też Resilowi. I jak widać mamy tutaj już Hyundai'a, mojego lekko zrobionego Hyundai'a, ale zobaczymy na co uda mi się go zamienić, na co uda mi się go zamienić w Carlocie. Także co? Także zobaczymy się już przy sklepie. Jeżeli chodzi o przyspieszenie samochodu, no to lepsze ma zdecydowanie Hyundai niż 206. Aczkolwiek no musiałbym zobaczyć co i jak, jeżeli chodzi o modyfikowanie samochodów. W ogóle tutaj no dużo mnie zmieniło. W ogóle to był ten Nissan Sentra, z którym się ścigałem. Jedziemy z Volkswagenem Golfem.
Okej, okay, gdyż mamy tutaj Volkswagen Golfa. I taki fun fact, Volkswagen Golf 4 to było kolejne auto, nad którym się rozglądałem, jeżeli miałbym kupić 206, a Volkswagen Golfa. Wolałem kupić faktycznie Volkswagen Golfa 4 i to mówię o rzeczywistości, a nie o grze. Miałem kupić Volkswagen Golfa 4, aczkolwiek pisałem jakiś czas temu do właścicieli poprzednich auta, oni parę dni później, czy też półtora tygodnia później, odpisali mi, że jest to nieaktualne. Gdyby mi odpisali od razu, to nie jeździłbym 206 i nie musiałbym wydawać dodatkowych 1500 czy też 2000 na blachę, tylko miałbym lepsze niemieckie auto. Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake!